Bo to jest trochę tak, że wasz zespół z zupełnie inną nazwą to jest właściwie przełom wieków. To jest 2003 rok. Czyli można powiedzieć tak, że nie szło wam w tradycyjnym smutnym metalu przez wiele lat. No, jak to było naprawdę? Tak, teraz powiedzcie serio, jaka jest geneza tego, że wasz zabawny, jajcarski, rock'n'rollowy zespół właśnie wygrał z tym, do czego... To jest trochę tak, jakbyście chcieli otworzyć poważną restaurację, byście skończyli na budce z kebabem. Sorry. Piękne porównanie. No. Dziękujemy. Nie, no, nie, wiesz co, ten zespół tak naprawdę wyszedł przy okazji, bo no. Grając ten poważny heavy metal w roku 2011, mhm. Dostaliśmy propozycję od, jak się później okazało, naszego ojca chrzestnego, Bartka Walaszka. No. Kojarzysz typa? Oczywiście. No właśnie. Wszystkie jego filmy oglądałem. To tak szczególnie, że zrobił jeden. To nieprawda. No jak? No dobra, dwa. W każdym razie Bartek zaproponował, żebyśmy udzielili swojej muzyki do jego kreskówki. No. O niejakim Kapitanie Bombie. Oczywiście. No właśnie. Później zaproponował, żebyśmy nagrali kawałek do pełnometrażowego filmu. On już miał gotową praktycznie całą muzykę. My tam tylko zrobiliśmy właściwie linię melodyczną. Piotrek Połać z braci Figo Fagot. Znam wiesz, braci Figo Fagot. Razem z Bartkiem napisał tekst i gdy już nagraliśmy całość, zarejestrowaliśmy, stwierdziliśmy, okay. Że chyba lepiej odnajdujemy się w takiej stylistyce niż w tej poważnej. Mm-hmm. I czegoś chyba takiego nam brakowało, bo zawsze sobie właściwie robiliśmy jaja gdzieś tam, powiedzmy, w busie naszym zespołowym, czy gdzieś tam na backstage'u, w trasie, ogólnie w trasie, nie? Ale byliście takimi smutnymi metalowcami, że graliście no i tam... No właśnie nie! O, Jezus, że zostawiłem mnie dziewczyna! I solówka 26 minut! Wróć do mnie, proszę cię! No właśnie wiele ludzi tak odbiera heavy metalowców, że są zajebiście poważni, że wychodzą na tę tak, scenę ale i nie, wiesz. Przepraszam, ale to nie heavy metalowcy tak. Nie śpiewają o tym, tylko tam, wiesz, o diabłach, o jakichś takich rzeczach, tak? Bo o dziewczynach, o rozstaniu to chyba disco polo jakieś. A my na przykład lubimy śpiewać o fiutach. To też.